Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zajmę się Krzyżówką Szczęścia. Oryginalnym polskim pomysłem, który był nadawany na tylu kanałach, że nie da się tego zliczyć. Większość to kanały publiczne. Mimo że debiutował gdzieś w połowie lat 90. na antenie wrocławskiej komercyjnej, lokalnej stacji PTV Echo. PTV Echo to była jedna ze stacji z sieci Polonii 1. No i potem przeniósł się do telewizji Wrocław. No i był nadawany na wszystkich kanałach regionalnych, wszystkich ośrodkach regionalnych, w Katowicach, TVP Katowice, Kraków, no ogólnie tam TVP regionalna. No i później również na TVP Polonia, a od gdzieś w okolicach roku 98-99 przeniósł się na antenę ogólnopolskiej dwójki, telewizyjnej dwójki. No i cóż, no i zasady były inne, kiedy był nadawany w ośrodkach regionalnych, a inne, kiedy był na antenie dwójki. Ponieważ na antenie dwójki był w latach, zaczęło się już gdzieś około 98-99 roku, coś w tym stylu, i tam pozostał do roku 2003. To, co widzimy, czyli ta grafika, to już jest studio właśnie z wersji telewizyjnej dwójki. No i właśnie w tym odcinku zajmę się wersją telewizyjnej dwójki. Ta wcześniejsza wersja z ośrodków regionalnych będzie w którymś z następnych odcinków regularnej serii SGSM, na które już was zapraszam. No i cóż, na czym polegała gra w telewizyjnej dwójce? Ponieważ inne zasady były, jak już mówiłem, w ośrodkach regionalnych, inne w dwójce, to dzisiaj... Tak, może najpierw zaczniemy od prowadzącego, bo tego jest tu sporo szczegółów, muszę to jakoś pogrupować, poklasyfikować, więc zacznijmy od prowadzących. Program przez te kilka lat nie miał jednej twarzy. Prowadziło go wielu prezenterów. No chyba, ale za taką twarz tego programu można zapewne uznać Agatę Młynarską, która tutaj stoi. Ona prowadziła ten program przez cały czas jego pobytu na antenie dwójki. No i miała kilku towarzyszy. Z takich najbardziej zapamiętanych przeze mnie to oczywiście widoczny na zdjęciu Tomasz Stockinger, a także wcześniej Krzysztof Hołowczyc, który również prowadził ten program na antenie ośrodków regionalnych. Zresztą Agata Młynarska również prowadziła ten program w ośrodkach regionalnych wcześniej, przed rokiem 98-99. No i cały czas na antenie dwójki. No i po tym krótkim wstępie, jeśli chodzi o prowadzących, możemy przejść już do konkretnych zasad gry. Jak te zasady w dwójce wyglądały? Ano tak. W grze brały udział trzy pary, trzy drużyny dwuosobowe, które walczyły o nagrody rzeczowe. Rozwiązywały taką oto krzyżówkę, gdzie w hasłach były litery na polach białych i żółtych. Litery na polach białych nie znaczyły absolutnie nic. Natomiast na polach żółtych, takich jak to, litery były premiowane punktami, a co za tym idzie, również drobniejszymi nagrodami rzeczowymi. I tak właśnie tutaj na tych półkach stały takie małe prezenciki, które zostały wręczane uczestnikom. Później te prezenciki miały swoją wartość, ale to o tym za chwilę. Na przykład drużyna wybierała hasło A1. Dostawała wskazówkę, 5 sekund na odgadnięcie i w ciągu tych 5 sekund musiała to odgadnąć. Liczba liter na żółtych polach, jaka była w tym haśle, odpowiadała liczbie punktów i prezentów, jakie ta drużyna otrzymała. Czyli na przykład, jeżeli w haśle były dwie żółte litery, to wtedy drużyna otrzymywała dwa prezenty. Jeżeli jedna żółta litera, to wtedy jeden prezent. Były także hasła, gdzie były po trzy żółte litery, czy wtedy były po trzy prezenty. A w jednym prezencie nie, może było jedna, dwie nagrody. Na odpowiedź było 5 sekund, jak już mówię, po usłyszeniu wskazówki. Co jeszcze z takich rzeczy? Nie było zgłaszania się do odpowiedzi. Drużyny odpowiadały kolejno, wybierały sobie hasło i odpowiadały. Jedna, druga, trzecia. Jeżeli drużyna nie odpowiedziała, to wtedy hasło zostawało nieodkryte,
aż do momentu, kiedy kolejna drużyna je wybrała. Po rozwiązaniu całej krzyżówki, kiedy to wszystko już było odkryte, wtedy dwie drużyny z trzech, które miały największą ilość punktów, czyli dostały największą liczbę prezentów, przechodziły do finału. Trzecia drużyna dostawała dodatkowo małą nagrodę pocieszenia i odchodziła z programu. No i cóż, potem był finał. Te dwie drużyny dostawały się do finału, a finał wyglądał tak. Było hasło. Było sobie hasło, jeś tam miało liter. Najczęściej ponad 20. I należało je odgadnąć. Drużyna, która pierwsza je odgadnęła, wtedy wygrywała główną nagrodę. Jaka była to główna nagroda? No, to była nagroda rzeczowa. Po pierwsze, były trzy nagrody do wyboru. W takich trzech dużych pudłach, jak tutaj widzimy. I dwie drużyny finałowe odrzucały po jednym z tych dużych prezentów. No i ten trzeci, który został po tych eliminacjach, był nagrodą główną w tym odcinku. To była nagroda niespodzianka. Jak odgadywano hasło? Ano bardzo prosto. Na początku prowadzący, chodził wśród publiczności i prosił pięciu widzów z publiczności, aby odkryli pięć liter. Najczęściej odkrywali litery właśnie te, które rozpoczynały poszczególne słowa w haśle. No i co? Następnie, kiedy już odkryto te pięć liter, zwracano się do finalistów. Najpierw odpowiadała drużyna, która zgromadziła więcej punktów w ciągu pierwszego etapu i właśnie mogła odgadywać hasło po tych pięciu literach. Ale jeżeli chciała odkryć dodatkową literę, musiała się pozbyć jednego z tych prezentów. To była taka waluta, za którą można kupować dodatkowe litery. Oddawali wybrany przez siebie prezent, odkrywali literę i od tego czasu mieli 5 sekund na odpowiedź. Jeżeli im się nie udało odgadnąć, wtedy prowadzący podchodził do drugiej drużyny. No i pytał się ich, czy chcą odgadnąć hasło, czy chcą kupić literę za prezent. No i tak aż do skutku, kiedy któraś z drużyn nie odgadnęła hasła. Kiedy już ktoś odgadnął hasło, wtedy wygrywał tą główną nagrodę. No i to był cały finał. To był taki teleturniej z gatunku tych eliminacji, że są eliminacje, potem ćwierćfinały, finały, półfinały i w finale była duża nagroda do wygrania, to był zdaje się samochód, o ile pamiętam. Jakoś tak to było. W każdym razie, no, było tam trochę... trochę było skomplikowanego życia. W każdym razie. Ale w każdym razie, tak wyglądała wersja telewizyjnej dwójki. Wersję z ośrodków regionalnych, czyli tą wcześniejszą, która była nadawana gdzieś od 1995 do 98, 99 roku, omówię w którymś z następnych odcinków. Teraz dziękuję Wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.